No co się gapisz? Zapomniałem o tym w ogóle. Zamknij pizd... Pu, pu, pu! Mam zadłużenie. Przez nas chłop zaginął. Umarł! Umor! Teraz pogadamy. Umiesz liczyć, czy matematyka to jest nie twój homik? No! Pa, jaka chata. Zabata. Zachajew i Morin są niewinni. Atlista, my odkryli magazyn. Atma wymożno... Proszę, miał rację, błagam. Rozpie mnie, jak się okaże tamci, który z tamtej był, a nie oni. Przy nie rozpi***li mi mózg. Nie czytam czatu, żeby nie było, że ktoś mi zaspoileruje. Więc po prostu staram się sam dojść do tego. Jest magazyn. Tu jest magazyn? To jest magazyn chyba, nie? Nie, to nie jest magazyn. Są kontenery jakieś. Czy magazyn po prostu będzie z tyłu? Albo oni wiedzą, że mają przyjem, albo kur... Ja się myliłem na przykład. Co my tu mamy? Przeszukaj magazyn. Liścik. Dowódco, zgodnie z waszym rozkazem pracowałem Olega Bogdanowa i potwierdzam jego pochodzenie z KGB. Kapuj z***nie jeszcze dzisiaj, niech żyje wolny Akaristan Timur. No i tak jest, ty k***wo je*** timurowska. Obar, eto araćmeno, za to nie ta piewo smutla, eto ordyny kaputni. Powratku takowych bydlok, mena paniczka, ać wielkomoratni, estio ili zakutniki. Eti szpatno prawiteli ilio arodnik i werseva, tur maczko a kristkow eto żywatka. Ać który spasnowy krwawo fista madre eno pokuta. Ja pierdę, przez takie plugawe mędy moja żona rozwiela i niewinny siedzi w więzieniu, skoro żona zawiada, czyli wszystko sobie w ogóle. Ej, ale my robiliśmy, że ratujemy chłopa, więc szliśmy jakby za tym dobrem, że za wolnością. On chciał właśnie wolności, bo chłop był komunistą, więc areszty i ale jaki mamy to, jaki jest sens wtedy? Jaki jest wtedy sens, widzowie? Najpierw chłopa daliśmy, puściliśmy wolno, bo był zdrajcą, żeby po prostu mieć demokrację, a teraz chłop zrobił coś w imię demokracji, w imię wolności i teraz go mam aresztować za to. Jaki jest sens? Haj, dostaniesz, ale no jaki jest sens? Ale on... typa, ale to zrobię w imię wolności. Albo idziemy w dobra, bo widzimy w złe, bo zastanówmy się w końcu, tak? Bo poszliśmy najpierw w dobro, a teraz mamy w zło iść, znowu mamy iść w komunizm. Jest opcja, albo idziemy w komunizm, albo idziemy w dobro. I go puszczamy i jest iść, i zatuszujemy to. Więc ankietę proszę modzi. Niech widzowie zdecydują, co robimy. Tuszujemy czy puszczamy? Zatuszowanie. No i zatuszujemy to, tak? Wać? Wać kareliska, meno? Krwawa fista, nie mamry was. Demokracja, kur... Przedstawione przez ciebie dowody jednoznacznie wskazują sprawcę morderstwa. Gdy sierżant Bykow zakłada kajdanki na ręce sprzątacza, ten zapłakany próbuje jeszcze wpłynąć na twoją decyzję. Czeka go długi i ciężki wyrok, ale wie, że to konieczne dobra rebelii. O kur... Zamknęliśmy sprzątacza, czaisz to? Ej, czekaj chwilę, czy on siedzi w więzieniu tutaj? Nie, myślę, że siedzi w więzieniu. Cześć! Ale no wy... siedzi chłop, widziałeś to? Dawaj. Idę ulepszyć takich tych najsłabszych ziomków jeszcze, czekaj chwilę z tym ziomkiem tam. Personel, ulepsz, no i git. Wszyscy są na drugi poziom, no i sobie... Witam, dokumenty dawaj. Albarach! No, od razu wysiadaj z auta. No, coś tam pierd... Nie, tam pierd... Chcesz pohandlować? No to się pierd... Od razu sprawdzę po prostu twoje ten samochód, od razu na starcie. Muszę to być najbardziej optymalne, że po prostu wsiadam, patrzę samochód, masz coś, to masz, nie to nie. Najpierw sprawdzam ci samochód, wszystko, czy jest w ogóle sens cię tutaj sprawdzać. No dobra, to nie jesteś ty, możesz siadać. Chyba, 35? Nie, to nie będziesz ty. No dobra, teraz patrzymy dalej. Farach Farhat. Maj, to się zgadza, odwiedziny. Zdjęcie się zgadza w ogóle z tobą? Tak, zgadza się zdjęcie. No i co, nic nie mogę więcej przypierdolić do niczego. Nie mam takiego powodu, jak się przypierdolić. Zobaczysz twój samochód, tylko sprawdzę. Lampy są git, opony są git, lusterka są git, zderzaki są git. Karoserii też nie masz ubytej, więc wszystko się zgadza. Może pan jechać. No, jedź. No i super. Czerwony. Zaraz pan już może wysiadać. I tam. Dokumenciki proszę. Dzięki. Jego pan zaraz mógł wysiąść. Super. Zaraz sprawdzę pana, czy pan nie jest... Oczywiście, że pan już jest przemytnikiem. Także zapraszam pana do więzienia. Tak jest. Dziękuję bardzo. Niech pan wypie. Teraz prawdę sprowadzimy pana kontrabandę tutaj. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. No i mi się rozpierdolił już oczywiście. Dobra. Zderzaku nic nie ma. Na oponie kolejnej jest. Ej, dobra, to, że po prostu powiedzieliście mi, że chłop, jeżeli nie jest na liście, to mi tak w chuj ułatwiło to. Teraz ja po prostu wchodzę, robię chłopa i wyjebane. Zajebiście. A ile on tej kontrabandy ma jebany, ty? Dobra. O, proszę bardzo. Ja pierdolę. Ile papierosów, ty? No popierdolenie. Dobra, idziemy po gasurkę. Gasurkę. Aha, papierosy mam. O chuj w nie. Wiem, że są w oponie. Po prostu idę po ten... W oponie, kurwa? Ty, ty pierdolisz w jakie oponie? Tutaj. No, zajebi. Dobra, co tu jest ciekawego tutaj u pana? Coś tutaj pan ma? Tutaj nie mam. Tutaj nie ma. Tutaj pan ma coś? Nie ma. A tutaj?
Kurwa, nie ma. Weź posprzątaj. Jeszcze dwóch przymytników, złapać mnie zajebiście. Dobry, dawaj dokumenty. Runat, już nie wiedziesz, cóż ci mogę powiedzieć. CVL 9482, nie wiedziesz. Nie zgadza się nawet dowód rejestracyjny, stary. 2890. Idealnie, jak się zmieściłeś. ZT67, marzec się nie zgadza. Zdjęcie się w ogóle z tobą zgadza? Zgadza się zdjęcie. Tranzyt Renat Polat, to się zgadza. No i dobra, to teraz tak. Teraz sprawdzamy też twój samochód, więc tak. Lampa zbita jedna, brak lusterka i brak szyby, więc tutaj już nie wjedziesz nawet przez to. Światło, lusterko i szyba. No i to tyle. Regulacje wjazdowe też. No i teraz to trzeba porobić, posprawdzać, tak? Zamknij pizd, coś pierdolił. Dobra, idziemy sprawdzić twój ładunek jeszcze. No, bym ci tutaj, kurwa, wiesz. Tutaj nic nie masz, dobra. Wracam ładunek. 6 kurwa worków, 2 kuchenki, 3 kuchenki, cyk, cyk, cyk. O kurwa, coś tu masz kiblu? Nie masz, okej. Okay. Kuchenka gazowa 3, worek z cementem 11, beczka benzyny 2, skrzynka serów 3, toaleta 1. Zgadza się wszystko. Weź to, Maksimow, czy tak tam się nazywasz, zwróć ładunek. Zderzak z tyłu? Zderzak z tyłu ma ten? A no rzeczywiście, macie rację, widzowie. Brak zderzaków 1. Więc stary, no sorry, ale nie wiedziesz. Trzymaj się. I kolejny, proszę. Coraz lepszy w tej grze, ja pierdolę, pa. Przyjeżdża, pu. 35 albo albach. Dawaj dokumenty. Tutaj nie? No dobra, nie jest przymytnikiem. Kuj, aha, nie masz rejestracji. Kuj A8331, okej. Okay. Nürbeck, nie zgadza się. Turystyka, a ta ważność nie zgadza, kurwa. Ten, to ja sobie patrzę w ogóle. Maksymalna waga, 1340, to się zgadza. Pokaż w ogóle mordę, morda jest git. Worek z cementem i bagaże. No dobra, nie masz worek z cementem. Dwa masz worki z cementem. Mordą masz dwa worki z cementem. Stary, umiesz liczyć, czy matematyka to jest nie twój chomik? Worek z cementem się nie zgadza, stary. Sorry, mordo. Nie wiedziesz. A czekaj, jeszcze miałem sprawdzić, ile rzeczy nie masz. Czekaj chwilę, zanim ci puszczę. Brak zderzaka jednego już widzę, nie masz. Tutaj szybę miałeś. Lusterko masz. Tu z tyłu nie masz zderzaka, czyli dwa zderzaki. No, dwa zderzaki w sumie, tylko tyle, tak? Tak, tylko dwa zderzaki. Brak zderzaków, dwa. A chcesz pohandlować? Zapomniałem o tym w ogóle. Paczka papierosła 14. A chuj, daj dwie. Wszystko kontrola zakończona, spierdalaj. Lampa? Nie no, lampy ma git. Tam o tu, tutaj też ma git, wszystkie lampy. No. 1000 dolców mamy, 1000 dolców. Czy coś kupujemy? Masz to tu. Ty się lampisz? No co tam? No co się gapisz? Ile kosztuje budynek, na przykład lepsze więzienie? Jakby na przykład ulepszyć więzienie na fulla i potem zbierać maksimum więźniów i potem wysyłać ich samych. Przecież to jest wtedy profit, wtedy to się opłaca, tak? To się nie opłaca tego robić za 500, kiedy dostanę 200 za jednego chyba. Bez sensu. Magazyn zwiększyć na przykład? Jest sens zwiększyć magazyn? Nie, kwaterę? Kwaterę może zwiększyć w końcu. Może kwaterę zwiększyć? Tak, zwiększę kwaterę. Raz. No, kurwa, jaka chata teraz. Pa, jaka chata. Pa, zaba to. No zaba to. $1,000,000. I chuj. Mam zadłużenie. Minus 20. Ja pierdolę. Minus 20 zadłużenia. Kurwa, jebana w pizdy. Okej, dobra, mamy list. Uwaga! To jest list pewnie od ziomka, który miał jechać na zawody. Uwaga, list. Do komendanta Straży Granicznej w Karikałce. Jestem trenerem kadry olimpijskiej Kagastamu. Jeden z naszych zawodników, Julius Zaken, nie stawił się wczoraj na zbiórce i do tej pory nie mam z nim kontaktu. Cała jego kariera zależy od tego występu. Boję się, że przydarzyło się mu coś złego. Wiem, że miał przekraczać granice w Karikałce. Czy nie widzieliście go przypadkiem? Z poważaniem, Maksim Wagner. Przez nas chłop zaginął. I chuj wie, co się z nim stało. Ja ale jesteśmy kurwy syny. Nie nasza wina, no nasza, bo my to jednak mimo wszystko mamy takie zasady, jakieś zjebane. O, paczka papierosów, proszę bardzo. Że nie wpuszczamy ludzi, którzy mają więcej uszkodzonych samochodów niż 4. No przecież to kurwa jest za prawo zjebane jakieś. Proszek do prania zdychę to jest git? Tanie ma te rzeczy. Ja kupiłem po 17 worek ziemniaków. To jest tanie, ja bym to kupił wszystko. Mam miejsce w ogóle gdzieś, żeby to przechować? Niby mam. Kupiłem proszek za 8, ale tu jest zdychę. Ja mam kupił proszek i ziemniaki. Kupiłem 17 ziemniaki, kurwa. Więc sprzedamy i takie pewnie z profitem jeszcze. Dawaj dokument. Umarł! Umarł Hizorig 537T22X3. To się zgadza. Waga, zgadza się. Rejestracja NBU 7255OY. Zgadza się. Patrzymy twój samochód teraz, stary. Czy twój samochód się zgadza? Zaraz będziemy patrzeć twój bagaż jeszcze. Wszystko jest chyba na miejscu. Nie masz jakichś uszkodzeń ani żadnych luk, jak widzę. Więc jest chyba wszystko tutaj w porządku. Sprawdźmy w takim razie twój list przewozowy. Ty przewodzisz niby bagaże, tak? Sprawdźmy to. Tutaj wszystko. Cyk, cyk. Tutaj bagaż jeszcze był.
Kurwa, sorry, się tak otwieram. 5 bagaży, 2 detergenty. No i wszystko się, mordo, zgadza, tak? Zdjęcie też się zgadza. No nie mam powodu, żeby cię nie przepuścić. Trzymaj. No i trzymaj się. Dawaj kolejnego zjeba. I napatrzyliśmy bagaż. Bagaż nie było zwłok. No i perfekcja kontrola. O kurwa, ale zajebisty samochód. No, daj dokumenty. Akaristan, dobra. Uszkodzona lampa, brak zderzaka, już masz na start. Światło, zderzak, lusterka niby masz. Opona jest rozjebany, są dwie. Więc już nie wjeżdżasz, stary. Ci powiem, no nie wjeżdżasz, tak? Już ci mogę teraz powiedzieć, że już nie wjeżdżasz. Ale sprawdźmy jeszcze więcej dokumentów. Co to masz? Nie zgadza się numer tego. A, to jest rejestracyjny. Co ja pierdolę? Bazyl Sawczuk. Bazyl, nie zgadza się imię. Waga? Zgadza się. Nigdy się nie było, że waga się nie zgadzała. RCH9940SL. Okej. Okay. Tutaj też się zapewne zgadzać będzie, bo tu nie masz rejestracji. No tak. A czekaj, w ogóle szyby masz całe? Czy szyby masz też rozjebane? To jest ciekawe. Nie no, szyby masz całe. Całe. Szyby masz całe. Dobra. Maj, listopad. Dobra. Zatrzymujesz twój list przewozowy w takim wypadku. Co tu masz ciekawego, stary? Beczka oleju, beczka ryb. To się zgadza. No ale nie wierzysz i tak, tak? Już ci powiedziałem, co się nie zgadza, więc nie wjeżdża regulacje wjazdowe i imię, nazwisko. Więc stary, no sorry, ale no nie wjeździesz. Trzymaj się. Dawaj dokumenty. Jeszcze chyba zdjęcie? A, zdjęcie, rzeczywiście, masz rację. Farach. A, dobra, ty to wysiadaj, bo ty jesteś poszukiwany jak coś. Przewoźniku jeden jeba. Farachozer, 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 farachozer. Od razu się kurwo sprawdzam samochód. No i jedziesz do paki od razu już. No cóż ci mogę powiedzieć? Wypierdza. Trzymaj się. No i super. O kurwa, jak rozjebany siedzisz ty. Jak ty masz na imię? Moskowicz. Siedzi, pilnuje więzienia ty. Tutaj nic nie ma. Nie ma. Pewnie na pace będziesz miał tych rzeczy. O kurwa, proszę. Dobra. Wchodzimy do środka. Czy coś w środeczku pan ma? Nie, mogę coś włączyć ty. Włącz światło. O kurwa, coś tutaj. O, na siedzeniu. Okej. Okay. No i git, nic więcej nie ma. Na pakę jeszcze sprawdzimy sobie. Proszę bardzo, wypakowujemy sześciuteńko. Kurwa, ja on tego wiózł, ty. No to zapoje pjebany, patrz. Dobra. No i sprawdzamy po kolei, proszę bardzo. Pierwsza rzecz. Ja pierdolę, za chłop w piekarnikach. Coś? Nie, dobra. W lodówkach? Oczywiście, że tak. Tutaj nie ma. W kiblu. Chłop, co nas w kilu przewoził, czaisz to? Co za chłop? Niezła sraka, dosłownie. Gdzie on niby przewożenie do samochodu od razu? Rzeczywiście, ty. Yo! Dzięki widzu, który to powiedział. Teraz nie muszę tego cały czas nosić. Od razu do pojazdy, cyk, pyk. Zajebista sprawa, ty. Dobra, weź to posprzątaj, jakbyś mógł. Super. No i zajebiście. Dawaj kolejnego gagatka. Lepszy se magazyn. Nie jest to głupie, nie jest to głupie, powiem wam. Czy on zatrzyma się? Zatrzyma się. Dobra, się robić spir. Budynki, magazyn. 750. Oczywiście, dziękuję. No. O, i zajebiście teraz, kurwa, pa. Mogę wjebać wszystko. A jest dwójeczki. O, bo tu se, kurwa, przechowam. I zobaczę, czy będzie chciał handlować w ogóle. O, on kupuje papier toaletowy. Zajebiście. Idę po papier toaletowy w takim razie. Zobaczymy, po ile on to, kurwa, będzie kupował, ty. Czy to nie pokazuje, za ile to chce kupić? Nie pierdolę, że kupuje, kurwa, po dwa papier toaletowy, bo nie rozjebie coś. Ja pier... Chłop po dwa kupuje papier. Co za kur... Ja pierdolę. Ta zniewa krwi wymaga. Jakby to nie miało konsekwencji, bym go zaraz zapierdolił. Ale niestety pewnie nie wypierdolował z roboty. Albo bym miał jakiś ten. Czy są jakieś poszukiwani? Już nie ma poszukiwanych. Okej. Okay. Kontrolka w takim razie. Efil Kasymow. Nie zgadza się już, kurwa, imię już nie wjeżdżasz. Od razu ci już mogę powiedzieć. Także nawet nie szykuj. Ważność. No nie są ważne dokumenty jeszcze dodatkowo, stary. Już ci mogę powiedzieć, no. Rejestrację pokaż. Tak to wygląda rejestracja. LQD8392TC. Waga. 410. Masz szczęście. Zdjęcie się zgadza? Zgadza się. No i co, kurwa, więcej, no. A, jeszcze to robimy drodze inspekcję. Czekaj. Lusterko. Ty, kurwa, lusterka nie masz? Ty lusterka nie masz, ty. Jak ty, kurwa, lusterek nie masz? Dwóch. Ty, no chłop, nie ma lusterek. Też nie ma zderzaka? Nie. Ty, nie wiem, czy u niego pisać, że nie ma zderzaka. Ja nawet nie wiem, czy to są braki zderzaków. No i tak nie wierzę, także git. Nie masz lusterek. No i tyle zostawimy, bo nie wiem, czy to się liczy jako zderzak oto, czy nie. Tak samo tutaj nie wiem, czy to się liczy jako brak zderzaka, czy nie. Także na razie zostawimy, to wyjeba. A po chuja to wyciągam w ogóle, ty. Jak oni tak nie wierzę, to mogę po prostu wejść, co spisać. Detergenty 4, toaleta 1, worek z cementem 9, pralka 2. No i to się data ważności imię, tak? No także weź to włóż z powrotem na pakę. Super, Maksimo. Kurwo jebana, nikt cię nie lubi. Zajebiście. Zamykamy. Tary, słuchaj, nie wjeżdżasz. Dzięki za uwagę. Kurwa, mi grozisz? Grozisz mi, kurwo? Grozisz mi? Wypierdalaj stąd. Teraz, kurwa, pogadamy. Maciarzu. No i super. Pokaż, czy ci nie zgadzało jeszcze. Typ pojazdu. Skąd ja mam to wiedzieć niby? Skąd ja mam powiedzieć, jaki jest typ pojazdu niby? Regulacje wjazdowe. Znaczy nic, zgadzało się te, okej. Okay. Wybite szyby. Wybite szyby miał. O kurwa. Skąd mam wiedzieć niby typ pojazdu? To jest jakiś wyższy poziom chyba. A podstawę mam tam gdzie krzyżeczkę? Gdzie? O kurwa, rzeczywiście. W podręczniku służbowym? Gdzie jest podręcznik służbowy niby ty? Aha, pojazdy. Mikros. Zawed, Azam, Barilla, Azar, Zagr,
Krasduk, lić. Ja pierd... Rzeczywiście. Muszę od początku je ten szukać tego. No dobra, chuj. Juri Nowikow. Data ważności zgadza się. Zagry się zgadza. Waga. Zgadza się. YYG2339LR. Zgadza się. Dobra, na razie wszystko się zgadza. Stan techniczny. Masz zderzaki? Chyba masz. Tak mi się wydaje. Lusterko masz jedno. Czy tak powinno być ten samochodzie? Nie, powinien mieć do lusterka. Okej. Okay. Dwa lusterka powinien mieć. Nie masz lusterka już, mordo. Brak lusterek. Jedno już ci mogę powiedzieć, tak? Tutaj jest wszystko. Czy szybę masz wybitą? Nie wydaje mi się. No tak, to wszystko git. No dobra, co tam było? A, tak sprawdzić. Skrzynki, jabłek i w ogóle to wszystko. Otwieraj pakę, wchodzimy na pakę. Aha, nie mogę tu wejść, no to chuj. No i dobra, wszystko jest wzięte? Wszystko jest wzięte. Worek z cementem 15, beczka z benzyny 1, skrzynka jabłek 2, kuchenka gazowa 1, lodówka 1, worek ziemniaków. Oho, gdzie ty masz niby worek? A, tu jest ziemniaków. Okej, okay, dobra, nieważne, zgadza się, kurwa, wszystko.